zespoły przywitały się okrzykami sportowymi i myślę, że z tym Żukowski Jakub i z numerem 23 Dobrzycki Sebastian. W rezerwie pozostawia się, wchodzi w środek pola. Dobra sytuacja, Kinder. I niestety prosto bramkarza. No można było to lepiej zakończyć, celniej przede wszystkim. Przeszkadzać, no mamy... Wow, tak jest, faulowany Izdebski. Paprocki. Dobry strzał, ale Iwanowski. Krótko rozegrane. Gorczyca, dośrodkowanie, dobra piłka i... Nie ma bramki, no z linii bramkowej, świetnie. Lewa strona boiska, dośrodkowanie w pole karne. No i 1-0, niestety. Rzut wolny, tak jak mówiliśmy, no własne. Mam nadzieję, że to dopiero pierwsza połowa. Kapusta sam na sam i obok bramki. No przy piłce i to my. Strzelona piłka, znowu pole karne, Kinder. No i ponownie ponad bramką. No to tak naprawdę chyba pierwszy... Który był w tym, ale to pokazuje, że ta liga będzie ciekawa i te zespoły, które tak w pierwszych meczach zostały, radzi sobie bardzo dobrze. Iwański. Mamy bramkę, Konrad Kierstan. W końcu to wyrównanie pada i tak jak mówiłem, no Konrad to jest doświadczony. Są bardzo często przy piłce, starają się brać na siebie grę. Podobnie Kierstan. I mamy bramkę! 2-1. Tak jak mówiłem, Konrad Kierstan. No to jest... Pooglądać i zobaczyć jakiego zespół. Jeruć poprzeczka! No ciekawe, Konrad Kierstan! I 3! Brawo! Świetnie! Lubuje się w tych pojedynkach. Lubi się przepychać, walczyć, trzymać przy piłce. A w tym momencie sędzia Kruplewski zakończył. Udowodnił, że to była bardzo dobra decyzja. W naszej gminie tak naprawdę możemy rywalizować na poziomie czwartej ligi, możemy prowadzić grupy młodzieżowe w rozrywkach w Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.